Tomasz Bajewski, menedżer Special Sports Red Poznań. Panie Tomaszu, wynik 49-41, świetna zaliczka przed rewanżem. Jakie Pana odczucia po tym spotkaniu? Dosyć długo się ciągnęło, ale ostatecznie po naszej tak, myśli. Cieszę się, że wygraliśmy, ale ja tu nie patrzę na zaliczkę. Ostatnio mieliśmy jeszcze 5 i przegraliśmy, ale już teraz takiego błędu na pewno nie popełnimy, więc będziemy bardzo naładowani na ten rewanż. Tym bardziej, że mój pomysł z Emilem Brownem jest trafiony. Także pojechał dobrze, cieszę się z tego bardzo. Tak, ponieważ wielu spekulowało nawet w mediach, że to taki dosyć ryzykowny ruch jak na rundę playoff, a jednak mimo wszystko no, Pana decyzja się obroniła, bo Emil pojechał, można powiedzieć, bardzo dobre zawody, jak na rangę drugiej ligi żużlowej. No zdecydowanie tak, no Emil pierwszy raz w życiu tutaj się na tym torze i z biegu na bieg był coraz lepszy, także tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla Emila, do całej drużyny, która naprawdę dzisiaj walczyła bardzo ostro, ale oni też walczyli z Rawicza bardzo ostro. Jakie nastawienie przed rewanżem? Czy jednak mimo wszystko bardziej chcecie zwyciężyć w tym spotkaniu, tak przypieczętować ten awans, czy jednak bardziej się skupić na obronie tego rezultatu? Zdecydowanie chcemy wygrać nasze spotkanie rewanżowe i będziemy robić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Przez całe spotkanie była tutaj bardzo napięta atmosfera, można też było dostrzec tutaj pewną nerwowość w Parku Maszyn. Co się wydarzyło w Parku Maszyn po szóstym biegu? Ciężko jest mi powiedzieć, ja się zajmowałem swoją drużyną, ale niektóre osoby zrobić o tej naprawdę bardzo źle się zachowywały. No, przykra sytuacja, no Adam Skurnicki, mój wieloletni, kurde, przyjaciel, nerwowo dosyć się zachowywał dzisiaj, ale myślę, że po zawodach wszystko sobie jeszcze nie... Czyli mimo wszystko jakaś tam przyjaźń między Jawiczem a Poznaniem pozostanie, tak jak wśród kibiców. Tak, dokładnie pozostanie. Dobrze, dziękuję bardzo, panie Tomku.